Witaj w trzecim odcinku serii Jak przygotować kurczaka na obiad. W tej części pokażę Ci, jak doprawić udka oraz filety kurczaka. W czasie, gdy nasz rosół się gotuje, doprawiamy udka. Pieprzymy, następnie solimy i zdrowo oprawiamy majerankiem. Nie żałujmy majeranku, ja uznaję zasadę dobrego nigdy za wiele. Następnie przewracamy udka na drugą stronę, dajemy słodką paprykę lub ostrą w zależności od gustu, delikatnie obsypujemy solą, jeszcze możemy trochę popieprzyć, tak przygotowane udka odstawiamy najlepiej na całą noc do lodówki. Po przygotowaniu udek przechodzimy do filetów. Filety kładziemy na desce, kroimy wzdłuż, by uzyskać mniej więcej takie paski. Następnie paski kroimy na pół. Podobnie postępujemy z drugim filetem. Pokrojone filety rozkładamy na desce i przyprawiamy pieprzem, solą, dajemy curry i słodką paprykę. Filety przekładamy do miski. Delikatnie posypując majerankiem, możemy dodać również ziół prowansalskich lub oregano. Wszystko dokładnie mieszamy, tak doprawione filety również odstawiamy do lodówki.